Sytuacja dwóch przedsiębiorców, panowie inwestują w nieruchomości, mają zbudowany majątek kładący się, z, jeżeli dobrze kojarzę, z kilkunastu nieruchomości na wynajem. Teraz zobacz, jak wygląda biznes. Biznes to tak naprawdę wartość ich podmiotu, to jest wartość tych nieruchomości, czyli tam ileś nieruchomości razy 400 tysięcy sztuka plus przepływ, czyli cash, który zarabiają co miesiąc na wynajmie. Teraz pojawia się pytanie, jak oni mogliby się tym podzielić w sytuacji, gdyby właśnie któregoś zabrakło, no i wspólnie ustaliliśmy, że najlepiej byłoby, aby złączyć wartość całej. Wszystkich nieruchomości, ich roczny dochód netto, razem mnożnik. Oni uznali to na poziomie dwóch, trzy, trzech lat do przodu i panowie chcieli w taki sposób wykorzystać ubezpieczenia, że w razie gdyby któregoś z nich zabrakło, to żeby nie było jakiejś później wątpliwości: a co zrobić z firmą, a może ja założę drugą firmę, nie chcę prowadzić tego podmiotu z Twoją rodziną, bo nie wiem, nie dogaduję się z nimi, oni ci znają.